puściłem sobie kochinkę olbrzymią. A teraz dzisiejszy film to jest przenoszenia kurczaczków. Znaczy kurczaki już przenosiłem. Jest pusto. No w miarę jeszcze czysta ściółka to jeszcze posłuży, jak te trochę podrosną. A kurczaki przyniosłem obok. Już tu jest, są okna, nie muszę im świecić, mają też więcej miejsca. A jest jedna strata. Kogut z ceramy. Cicho będziesz. Kogut z ceramy z kurczaków się zagubił. Tutaj jeden z tych. No i więc jednego koguta ceramy nie ma. No. Szkoda, no co? Ale co zrobisz? A tak to wszystkie są. Coraz większe. Tu zostaną, jak będą. Znaczy już są prawie wielkości kochinków, nie? O, zobaczcie, tamten jaki duży. To jest kurka akurat. Ale to jak będą wielkości gdzieś właśnie kochinków, to dopiero stąd pójdą. Myślałem, że będą praktycznie same koguty, a wychodzi na to, że to będą jednak kury po prostu z długimi grzebieniami. Dwie Włoszki są, ale jedna jest większa od drugiej Włoszki. Tamta o. To jest Włoszka, jest większa, a to jest taka mniejsza, za czubatką, o. Czubatki ładnie porosły. No, ten kogucik jest bardzo ładny, ten biały. O, ten tutaj. I co, i będą tak siedzieć tu z kochinami, no. Ceramy wiadomo, małe. Tu się kochiny wkurzają, bo jednak... Przyszło tu teraz 15 nowych sztuk. Nie wiedzą, co tak zbytnio zrobić. Mam nadzieję, że kurczaki na noc na grzędę będą schodzić, a nie że do gniazda pójdą. Jak pójdą do gniazda, to kurczaki jeszcze wrócą tam i no, że na jajkach nie siedziały w gniazdach. Znaczy one są już duże, zobaczcie, nie? Nie wiem, czy mi się uda właśnie, bo uciekają. Chodź, chodź, o, patrzcie. W porównaniu do ręki nie mieści się, ale ładne czubki już rosną. Tu mamy kogucika akurat. Te dwa rude to są koguty i jarzębiaty to też jest kogut. Tu jest o, kureczka czubatka czarna i ta, tutaj zaczął rosnąć czubek i śmiesznie wygląda, widzicie? Taki, takie cztery piórka ma u góry dopiero i wygląda śmiesznie. Bo reszcie równo na sama tej malutka. O, czarna jaki ma czubek. O, o, widać teraz, zobaczcie jaka różnica. To jest większa od tej Włoszki. O, tu jest piasek, bo tu kochiny, żeby się kąpały. O, to też widzę, że skorzystają. A, widzę, że nie będzie chyba problemu i będą sobie na grzędzie spały. Jakich... Dostawię jeszcze grzędy, żeby... O, właśnie taki agent mi ich nie zrzucał. Wiadomo, jakieś sprzeczki będą, bo jednak dorosłe kury, ale... O. O. Siedział na kurze. No, serio, no ty nawet kwoczka. Nawet ty musisz. No ale co, no tu będę miał fajniej, nie będę musiał im też świecić. Choć myślę, że jeśli będą, nie będą chciały zbytnio chodzić na grzędę, to tu im lampę zawieszę, żeby dawało i żeby też sobie przez noc, bo one siedzą zawsze pod lampą i wokół lampy jak postawi się jedzenie, to będą jadły. Szybciej rosną. No ten ceramek, o, tu kogucik taki. Taki duży jest, fajny. Kurka miała być biała tamta, ale się robi ruda. Tam, taka ruda się bardziej robi. Ale to nic nie szkodzi. Ale tu się zakurzyło. Się zakurzyło jak nie wiem co. No, tutaj widzicie tą Włoszkę. No jeszcze muszą trochę podrosnąć, żeby się wybarwiać. Kochina olbrzymia już tu nie będzie. Bo nanosiła się tutaj do gniazda kurze i...
stukła na szczęście swoje jajko, ale wolałem już wziąć pod dłuższym na myśl, że po prostu by mi tukła później tamte od karzełków. O, tu jest taka, też taka fajna kurka, fajna, zielone nogi ma. Ta. Bardzo ładna. No, ta jest wielka kurka. Fajna. A ta ma łapcie. O. To ma lekkie łapcie. Zresztą pokażemy. No, pokaż się, chodź. Zobaczcie, lekkie łapcie ma. Kurde, ciężkie. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. 80 łapek kolejny film. Zostawcie suba. No i cześć.